Hej, witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Przed nami kolejny odcinek z Don't Starve. Słuchajcie, tak jak dzisiaj, znaczy tak jak zamierzałam, dzisiaj zrobimy sobie garnuszek drugi. Cyk, cyk, cyk. Nazbieramy sobie lin, flintów i patyczków. Co by nam w zimę, nie dokliknęłam, co by nam w zimę ich nie, tfu, w lato ich nie brakło. Niezorientowanych mogę uświadomić, że właśnie w zimę wszystko, no, usycha, tak? I jagody, i w lato, wszystko usycha, kina, w lato, nie w zimę, w lato, naprawdę, kina, w lato wszystko usycha. Jeszcze wędkę muszę zrobić. Jeszcze raz, zadania na dzisiaj. Zrobić nowy garnek. Pozbierać liny i patyków. Połowić ryby na bagna. Ogólnie iść na bagna. Ale wędku nie już sobie mogę zrobić. Ja ostatnio tak powalczyłam sobie z pająkami. Teraz z czego się jeszcze robiło wędkę? Ja jej tu w ogóle chyba nie robiłam jeszcze. Nie tu, tu. Nie tu, tu. Już się robi. Boże, piziec. Wiecie co? Pierwszy bierzemy to. Czego to oczywiście czego szukam jest tam, gdzie tego nie szukam. Coś jeszcze chciałam. Ogólnie to mięso mogę sobie włożyć tutaj. Co ja chciałam? To chciałam. Te są za blisko obozu, to tych nie będziemy palić. I ogódek sobie pozbieramy. Boże, jakie dawno nic tak myszką nie robiłam. Kino, weź ogarnij. Ja potrzebuję tych cudów 6. Mówiliście mi ostatnio, że mogę sobie zrobić złotą włócznię. Ja w ogóle o tym zapomniałam, że mam być szczera. No chyba tak trzeba będzie zrobić gdzieś tam ją w międzyczasie sobie pierdyknąć. No i chyba, że na bagnach złapiemy broń z tentakli, to wtedy się nie trzeba będzie o to martwić. Nazbieram sobie, no kurde, miałam iść spać, no i bym tyle czasu zmarnowała. Wybaczcie, że będę co jakiś czas pociągać nosem, ale jest ładna pogoda, więc alergia dojeżdża mnie bardziej niż zwykle. Culoki, nie gadać do mnie teraz. Kociszok, tylko nie spłoń tak, bo byłoby tak miło, jakbyś nie spłonął. Nie! Czy mięsko? Ale nie!
A możesz mi powiedzieć, po kiego grzyba podnosisz tego kwiatka, ty? Piczko. Co tam jeszcze było na ten garnek potrzebne? Wszystko mamy, dobra. Na noc nie ma iść co łowić, bo wylatują tam te komary. Żeby to w życiu też tak było, że komary tylko w nocy. Kurwa, zajebista sprawa. Ach. No to są pojamki teraz. Nie no, zajebiaszcie jest dźwięk tej parasolki, to jest mega. Bardzo mi się podoba. Tutaj nie miała być trawka? No jest. Jest jagódek, więc nam nie braknie. Jakimś takim moim małym marzeniem byłoby zebrać z dwa staki. Znaczy może nie całe dwa staki, ale tak, żeby mieć gdzieś stak. Stak gałązek i stak trawki gdzieś tam w skrzyni. Z gałązkami tu widzę nie będzie problemu. Gorzej z tymi. Z trawkami. Pan naprawdę do mnie szurasz? Sam chciałeś. Oczywiście wolno leżące kamyczki również sobie popodnosimy. Nigdy nie wiadomo, kiedy ci jakiś boss przylezie. Szczerze mówiąc, liczę trochę na tego letniego, że gdzieś go zobaczę z dala od obozu, ale zobaczę. Jeszcze nie miałam okazji. Wiecie co, jak już tu jesteśmy, to może chodźmy na te bagna. Jestem z jedną rzeczą totalnie beznadziejna. W sensie takim, że... W jakim sensie kina? A, bardzo szybko się ciemno robi. Kina by chciała stak trawy w skrzydce, ale kina przebiega obok trawy i kina jej nie zbiera. A później, o, nie ma, o! Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, gdzie się sama, czasem sama siebie wkurzam. Ja w ogóle żadnego normalnego żartu sobie nie wzięłam. Ale kokrzę gdzieś przez dwa dni. Dobra, trochę zmoknie, nic się nie stanie. Ale... czy trochę zgłodnieje. Hmm.
Nie, wyjmij to z łapy. Czterdziesty szósty dzień. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, kiedy teraz kolejna pora roku przychodzi. I tak nigdy bardzo szczególnie nie zwracam na to uwagi. Na razie zostawiam te berisy, bo po prostu mamy ich od zajechania jeszcze trochę. Wow, czy ty się czasem nie zapędziłeś, ziomek? Co cisza nic za mnie rośnie. Nie ma komarów. Więc sobie połowimy. Mówisz, nie ma komarów i masz. Komar. Muszę sobie przecież, korzystając z okazji, nazbierać. Ryby będę musiała zjeść gdzieś na koniec odcinka, bo mi się ten pasek na status plusie powiększy przez to. No, ostatnia z tego, dawaj. Dawaj. To wiecie, za każdym razem jak się z jeziorka jednego łowi, to... Podniosłam oczywiście to, czego nie chcę. Co byśmy wędki pierdyli, a od razu nie tracili? Czy tutaj coś mi ciekawego wypada? Pajęczyna zgarnięta. Podnoś rybki, podnoś. Gdzie mam tą czapkę? Krab, dobra jest. O, tu kociszek był. No kurde, mięsa mamy tyle, że to jest jakaś masakra. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego uważam, że posiadanie mięsa jest masakrą, to już wam tłumaczę, że chodzi mi o to, że... Te, wypierdalaj. Że po prostu mi się to wszystko zepsuje, bo ja nie będę w stanie tego przejeść. Tych rybek 13. Pewnie nie wiem, który mam level. Dobra, ciul. 10, 11. Dobra. Dużo tych dobrej ryby nie trzeba.
17, 18, 19 i 20. I teraz musimy wyjść i wejść. Co by nam się status plus utentegował? Wszelki wypadek, czy mi się stan 15, to dobra. Wybaczcie, no muszę. Pierdolona alergia. Tak, już ładne mamy statystyki. Jest to już żyć nie umierać. No nie, nasionko, na razie nasionko spadaj. Widzisz, miałam swój obóz drugi, nie? Miałam. Nie mam tu żadnej skrzyni ani nic, no ale dobra. Zostawmy tu sobie kupy. Lato się zbliża, już są... Szata graficzna jest taka... letnia. Znaczy ciężko jest mi to wytłumaczyć, ale... tak jest. No i temperatura nam wzrasta. Chcę jakąś broń z tentakli. Zostawmy sobie na razie tutaj tą wędkę. Najgorsze jest to, że tej broni... Idę tu sobie zostawić. Ty, odpitol się. To bym chciała. No. Jest jeszcze jedno, więc... I olujemy, biegniemy sobie do obozowiska. Teraz nie wiem, czy słyszę handy w tle, bo mam słaby sanity. Czy słyszę handy w tle, bo przylezą dzisiaj. Załadowana po ten, po brzegi biegnę. A co się będę? Co się będę ograniczać? Tu nie ma to, tamto, sram to. O. Dobra, to jutro zrobimy resztę. W sensie rano, bo trzeba sobie sanity podnieść. Teraz tak, to zostawiam, to biorę i robimy sobie drugi garnuszek. Gdzieś obok tak w miarę mogę. Szkoda, że nierówno lubię, żeby takie rzeczy były symetrycznie, no dobra. Kukaj to. Co my tu jeszcze mamy? Teraz żeby właśnie... Teraz 350 życia mamy na maksa, więc trzeba się dopakować. Hukaj. Teraz co? Do tej skrzyni? Może być. Z tak tego. Przy okazji jeszcze to. Tutaj mamy pajęczynkę. To wkładamy tutaj. Porządek musi być, dobra.
jakoś głodna nie jestem. Gotuj. Gotuj. No to czy jeszcze to mięsko tutaj, cyk. Gotuj, dobra. No to sobie też możemy wrzucić do skrzyni. Nasionko póki co możemy sobie zasadzić. Chyba wiecie, że ja nie zrobiłam jednej takiej dość istotnej rzeczy, jaką jest ognisko letnie? Dlaczego mi o tym nie przypominacie, co? Jesteście beznadziejni. Nie lubię was już. Nitro, nitro, nitro. Czy ja mam w ogóle jakieś nitro? W czesterze może mam. Mam nitro. Mam nitro, jak mam nitro, to... Co mi jeszcze było potrzebne? Kamienie? I to? Jedno czy dwa, zaraz trzeba to obczaić, bo... Po pierwsze to dwa. Dobra, cyk, cyk, to cyk, dobra, budujemy sobie. Gdyby tutaj, to tak, o, może gdzieś tutaj, ale to nie mogę, więc tutaj to będzie. To idzie tutaj, to mogę na razie sobie zostawić, ale nie w tej skrzyni. W tej? Może być w tej. Dobra. Sadzonkę trzeba zdobyć w ogóle jeszcze jedną. Ptaszek, ptaszek, weź ogarnij sadzonkę. Koci szopy dromaryjki. I ostatnio w ogóle bardzo rzadko biorę koci szopy, ale to ze względu na to, że one mi się strasznie gubią. Albo mi się gdzieś dwa biorą i później się tłuką. Na zasadzie wezmę sobie drugiego, bo myślę, że pierwszy się już zgubił. A on nagle w magiczny sposób się odnajduje. I to tak jest zawsze. Dobra, to mamy, to mamy. Kamyczek przyszykowany mamy, temperatura jeszcze nie jest tragiczna. Jak tam stoimy z czasem? 23 w porze. Idziemy się przekimać. Co byśmy się nie przekimali, jak nas stać? Świnie mi posuwa koci szopa w ogóle, fu. Wiecie co? Ja bym zrobiła jedną rzecz. Lina, dobra. Pójdziemy zobaczyć, bo może już by się udało tych pszczół nałapać. Przyda się.
Ja gdzieś tutaj miałam ul, tutaj mam ul, dobra. Czy teraz w ogóle widać? 4. Dobra. Muszę to ogarnąć, jeżeli... Dalej mam tylko tchcica? Teraz zrobić w ogóle ten ult jest przepieprzone, no. W zimę one śpią, wiosna, początek lata mają chcice. No jest masakra. A wiecie co, zrobimy sobie też czapkę pszczelarza od razu. To z powrotem do lodówki. Powiem wam, że jak widzę w ogóle, jak się do przestrzeni czasu zmienia moje, mój sposób grania, to mnie rozwala. Nie mam liny, jestem zajebista. Znowu mamy mały drewna. Nie. Ja się wykończę. W ogóle gdzieś jeszcze mieliśmy dzwonek, nie? Mamy. Coś tak szczerze, że pójdziemy sobie na ścinkę drzewek. Ale to już może jutro. Czy w sensie... To jutro. Dobra, jeszcze jeden dzień ze mną przeżyjecie. Taką mam małą nadzieję. Dobra. Też nie bierz tego solus. A gdzieś spotkam już normalne te, to się wda niewłasne. Idziemy oczywiście w lasek, ten jak najdalej od naszego obozu. Gdzie my teraz mamy? Tutaj dalej są te lasy, więc... Pięćdziesiąty dzień! Nieźle. Oj, 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 jak mój furczaczek ślicznie śpi. I zawsze tu wbiegnę, zawsze się wpierdzielę w tą krawędź, no. To jest tak gęsto. A widzieliście? Było. Był przez moment mózg. Tu wcześniej nie ścinał mnie. Trzeba też tutaj posadzić trochę tych drzew. Żeby mieć na przyszłość co zbierać, no. I tutaj... Z tą łopatę mam tak na wykończeniu. Zawsze jedno miejsce w ekwipunku więcej. Co Kculuku ma? Ja się wycwaniałam z tym. Teraz już kurde normalnie drzew nie zbieram. Ale to no, powiem wam, że tak jak na... Tak to sobie jeszcze można zbierać, ale... Tak na nagraniach zawsze to zbieranie drewna było problematyczne i długotrwałe. I co, i tylko tyle ściął? No serio?
Co, staniemy sobie tutaj na początku. One more time. Leży, dobra. Grzeczny chłopiec. O, drzewiec. Drzewiec powinien zaraz wsadzić na luz, to czy dać na luz, bo wsadzę tutaj. No, drzewiec grzeczny nas nie atakuje. Przerąbany jest z tym sadzeniem. Boję się pająk. Pająk, wkurwiasz mnie. Jak ja idę go zabić, to... Nie mam pytań. Wszystko pozbierane? Chyba tak. No dobra, mam prawie 3 staki drewna, więc... W porzu. To oczywiście nie mam kamieni przy sobie. Bo po co? Kamień jak chodzi, ty też chodź. Fuck. Uff. Zabiłam pochodnią tego, też spoko. Dobra, to co, będziemy kończyć na dzisiaj. Jak zwykle ponad 30 minut, ale no, nie potrafię się oderwać od Starwa szybciej. Co nam będzie w ogóle teraz, co my mamy do zrobienia? Można by zacząć robić... Budowywać obóz. Został już tylko jeden dzwonek, no ale będziemy mogli z tam z niego skorzystać.
Cholera, arbus mi się zmarnował. Czy nie, to tutaj. Budowanie obozu nie będzie taką szybką czynnością, ale może jakoś damy radę. A, tu nikt chciał, żeby kukał. Tutaj było drewno. Czy my mamy w ogóle jakąś kupę? Ja wiem, że to pytanie brzmi dziwnie, ale... Ale chyba nie mamy. A no nie mamy, a szkoda. Dobra, to się coś ogarnie. Czyli tak, będzie można zacząć zbierać kamień na obóz. Będzie można... Co byśmy jeszcze mogli zrobić? Coś pokombinujemy, bo trzeba będzie się... Ogólnie szykować już tak na przetrwanie. Także cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie w dzianę. Pozdrawiam Was, Kiniusia, trzymajcie się. Cześć!